W wydarzeniach ksiądz aresztowany za pornografię dziecięcą. Salezjanin Grzegorz O. był dyrektorem podstawówki w Lubinie. W jego laptopie i telefonie śledczy znaleźli nagie zdjęcia dzieci. Duchowny przyznał się do winy. Robert Gusta. W szkole trwają ostatnie porządki przed początkiem roku szkolnego. Atmosfera w podstawówce prowadzonej przez księży salezjanów do wesołych nie należy. Ojciec dyrektor właśnie został aresztowany. Po to jest szkoła, że wychowuje, a nie żeby porno miał. W końcu to jest specjalna szkoła, to nie jest taka normalna, to jest salezjańska. Dyrektora szkoły, która położona jest niedaleko centrum Lubina, zatrzymano na polecenie prokuratury. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu księdza. W oparciu o poczynione ustalenia dowodowe przedstawiono mu zarzut posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej lat 15. Grzegorz O. ma 46 lat. Dyrektorem szkoły jest od 2. Wcześniej był m.in. opiekunem młodzieży w oratorium miejscowej salezjańskiej parafii. To jest oburzające. I jak można patrzeć w oczy ludziom i tak ich oszukiwać, a już dzieci, no nie, to jest niewybaczalne po prostu. Ksiądz przesłuchiwany w prokuraturze przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 5 lat więzienia. Treści pedofilskie znaleziono m.in. w jego laptopie i smartfonie. Zgromadzenie księży salezjanów wydało oświadczenie, w którym napisano, że sytuacja jest zaskoczeniem, gdyż nikt wcześniej nie wysuwał żadnych oskarżeń wobec osoby tego kapłana. W pełni współpracujemy, czytamy dalej, z policją i prokuraturą w celu rzetelnego wyjaśnienia całej sprawy. To nie pierwsza podobna sytuacja w Lubinie. 10 lat temu głośno było o otrzęsinach w salezjańskim gimnazjum. Pierwszoklasiści w czasie zabawy integracyjnej zlizywali z kolan innego księdza bitą śmietanę. Prokuratura nie dopatrzyła się wtedy podtekstów o charakterze seksualnym. W przypadku księdza dyrektora szkoły podstawowej wątpliwości co do zabezpieczonych materiałów pedofilskich nie było. To jest więcej niż niepokój, to jest tragedia, to jest piekło. Pedofilia klerykalna jest realnym problemem w Kościele. Niestety ciągle większość biskupów i księży uważa inaczej. Prowincjał inspektorii salezjańskiej we Wrocławiu zdymisjonował księdza Grzegorza O. z funkcji dyrektora szkoły w Lubinie. Decyzja o ewentualnym zawieszeniu bądź wydaleniu ze stanu kapłańskiego dotąd nie zapadła. Robert Gusta, Wydarzenia. Przez zwolnienia lekarskie pielęgniarek wstrzymano operację w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i Szpitalu w Krośnie. Oficjalnie to nie jest strajk, ale w tle